dzisiaj będzie hol zakupowy no, z Biedronki. Wiem, że lubicie hole zakupowe. Także ja tutaj siedzę na podłodze w otoczeniu licznych dziwnych rzeczy i pokażę Wam, co kupiłam. No to może akurat mleko, jak mleko, to sobie odstawię, z tym, że... Och. A te nogi, które tam są widoczne, to operator ze swoim sprzętem. Cześć! Ze swoim sprzętem w postaci akordeonu, żeby nie było niedomówień. Co tutaj wzięłam? Tylko sobie wezmę, poustawiam naprzód, żeby mi się nie myliło, co Wam pokazuję. Dobra, słuchajcie, przede wszystkim zakupiłam mleka z Biedronki, te napój mleczny z witaminami, ale jest pistacjowy i ten smak mi bardzo, bardzo odpowiada. Wziąłam dwa pistacjowe, tu sobie odstawię, zaraz je wstawię do lodówki. I jedno waniliowe, chyba jedno. Ponadto masło podobny wyrób, Mleczna Dolina, niech sobie będzie. Niech sobie będzie. Wzięliśmy rzodkiewkę, mały pęczek, złoty 50, ale na ryneczku nie było. Oczywiście przytargałam jogurty. Operator wybrał sobie ten z czekoladą. Ja sobie go również wzięłam, bo ja te jogurty po prostu uwielbiam. Oczywiście standard i klasyka mak marcepan. I jak nie lubię marcepanu, to ten jogurt jest super i pyszny i wiecie, że to jest mój ulubiony. I jeszcze wzięłam jeden, którego nie widzę. Widzę. Czyli mamy tutaj białą czekoladę z kokosem. Zgadza się. Wszystkie te trzy smaki mi bardzo smakują, także tak będzie pysznie. Potem z takiej spożywki jeszcze olej, bo nam brakło najzwyczajniejszy, najbardziej zwyczajny, jaki był. Tutaj nic szczególnego nie jest. I to by chyba było na tyle ze spożywki, co Wam chcę pokazać. A nie, jeszcze właśnie. Jednorożce. Wiecie, co to oznacza. Sabat, rules, cydry i niecydry, także pychotka. I jest chłodny, więc pewnie zaraz wypijemy. Z takiej spożywki jeszcze czasem śmietanka do kawy, gdyby zabrakło, to po prostu będzie. Wzięłam sos pieczarkowy, bo sezon na grzybki, jak będziemy robić jakieś sosy, to będzie sos. Worki, które ja zawsze używam, i te 35, i 60, i 120, te związane. To jest Zosia Samosia firma. For Biedronka. One są fajne, wytrzymałe, mocne i mają zawiązywanko, co ja bardzo lubię. Wzięłam jeszcze, chwyciłam banany, bo były też w dobrej cenie, więc banany się przydadzą. Operator chwycił rodzynki. Twierdzi, że będzie robił, uwaga, gdzie to mam. Miałam. Miałam po prostu budyń, ale się zmył. No trudno, ale w każdym razie rodzynki do budyniu się na pewno przydadzą. Także to jest to. Oczywiście w Biedronce zawsze kupuję Mr. Magic różnego rodzaju chusteczki zapachowe. Lubię te, które są przeznaczone do kranów, lubię te, które są przeznaczone do sprzętów, lubię te, które są przeznaczone do wszystkiego. One bardzo ładnie pachną, fajnie myją, czy to obrus, czy jakieś podłoże. No zawsze staram się mieć te chusteczki w pogotowiu. Naprawdę bardzo polecam. Wszystko można nimi wymyć. Wytrzeć chusteczką czyszczoną powierzchnię. No dokładnie tak to działa. I powiem Wam, że to nawet nie chodzi o to, że one jakoś wybitnie doczyszczają, ale wybitnie są nawilżone i naprawdę fajnie funkcjonują. Znalazłam budynie do rodzynek. Oczywiście nie mogło zabraknąć rzeczy dla kota, bo przeważnie po to poszłam do Biedronki, bo kot nie miał. Kupiłam jej sushibę, shibę. Bardzo jej smakowała. Dostała od którejś z Was i po prostu zjadła w tebie. Twoje. Jak ona wie, że to jej. Ucho już tak. I na pewno ten szum też rozróżni. To są jej łyskasiki po prostu. Tak, twoje. A jeszcze jest tak. Wierzę jej.
wierzę jej. Kupiłam coś, co przeważnie też kupuję, czyli do WC, tylko przeważnie nie ma cytrynowych, które są najfajniejsze. A że dzisiaj były, to wzięłam świeża cytryna, zawieszka plus dwa wkłady. Niedrogie, a dobrze funkcjonuje. Jeszcze z takiej spożywki wzięliśmy bitą śmietanę, bo czy jakiś tam budyń, czy kawa, to fajnie z bitą śmietaną smakuje. Wzięłam, padało i mokre, wzięłam długopisy pilota, bo wszystkie cztery porozkładałam po torbach i się okazało, że już nie mam, więc wzięłam następne cztery. Tu są dwa czarne tym razem, chyba tak, czy to jest jakiś inny komplet. Mam dwa czarne i dwa niebieskie, dobrze. Patrzcie, żebym nie zauważyła, ale super, bardzo dobrze się nimi pisze. Dwa czarne, dwa niebieskie. Niebieskie będę miała do bullet journala. Czarne raczej, a niebieskie do użytku po prostu. Kupiłam również pasatę z czosnkiem, którą ubóstwiam i uwielbiam, jest bardzo dobra, że zaraz ją włożę do lodówki. Rzuciłam się na szampony, dlatego że mi się moja babuszka Agafia kończy, a czasem tak do umycia po prostu. Szampon Timotej Moc i Blask Strange and Shine. 0% parabenu, pewnie inne pierdoły ma, ale kosztowało 5 zł, a tak naprawdę jak się używa odżywek czy innych rzeczy do włosów, to po prostu szampon ma być szamponem. Kupiłam również drugi, który jest 2-in-1, szampon z odżywką 2 w 1. No, szampony to u mnie idą, bo długość włosów tak. I jeszcze był po 8,99 LC. Magiczna moc glinki, szampon pielęgnacyjny, nowość bez silikonu. Bardzo dobrze, bo silikon bardzo obciąża. I wzięłam coś, co używa operator. On używa tego szamponu. To jest bardzo mocno oczyszczający szampon. I tak naprawdę, jak chcę już zmyć wszystko, 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 to takiego można użyć. Oprócz tego Fairy, jedyny słuszny płyn do mycia naczyń. Brałam inne, nie lubię, nie pachną, nie pienią, a ten tak, dostosowany do mojej wody. Coś, co biorę po prostu zamiast Domestosa, połowę tańszy, a jeden pikuś i też jest w Biedronce. Oczywiście po kociemu kocie żbietki. Coś, co również zazwyczaj kupuję w Biedronce i zazwyczaj bardzo dobrze mi się używa, to są te chusteczki w pudełkach, wyciągane, jednorazowe. Bardzo lubię je mieć, posiadać. Są naprawdę wygodne w użytkowaniu. I jedyny słuszny papier toaletowy. Ile już papierów toaletowych spróbowałam, to jest po prostu masakra. Jedynie broni się Queen z Biedronki i to właśnie w tej wersji takiej z rysuneczkami. Czy to białej, czy niebieskiej, bo te inne też są cienkie i na szczęście już mi się skończyło. Też coś tam spróbowałam, ale nie polecam. Także ten Queen. I jeszcze w Biedronce były, słuchajcie, notesy. Harry Potter and Gryffindor. Ten zwyczajny notes w kratkę, bym powiedziała. Ale oczywiście okładka jest z Harry'ego Pottera z Gryffindoru. Tu mamy to, co było na słupkach, jak grali w Quidditcha. Jest jeszcze jakaś ulotka. Potter kolekcja do kolorowania. A, czyli są jeszcze kolorowanki do tego. Ładne. Powiem szczerze, że tak. Zwyczajny notes, tylko fajnie zrobiony, bo nie jest kratka od początku do końca, tylko ma taki margines. I drugi jest nieodpieczętowany. Szkoła magii i czarodziejstwa w Hogwardzie została założona przez Godricka Gryffindora. A tu jest z kolei herb Hogwardu, bo tu jest Gryffindor, a tu jest Hogwart. No po prostu nie mogłam się oprzeć. Fanka. Fanka. Lekkie, z papieru takiego chyba... No nie jest dość, nie jest cienki, ale myślę, że jest przetworzony. Moon Drive. Jeden zostawię otwarty, drugi. Superast. Także tak mniej więcej wygląda haul zakupowy. Ja teraz się z tym spróbuję uporać a propos włożenia tego wszystkiego do szafek. I skoro nie było vloga,
to chociaż takie właśnie zakupowe rzeczy. Dlaczego nie było vloga? Dlatego, że w sumie jak przyjechaliśmy dosyć późno z TVN-u, to jeszcze jechaliśmy do Opoczna po drodze z Warszawy, dlatego, że właśnie był akordeon w naprawie i trzeba go było zabrać już naprawionego. Zajęło nam to bardzo długo, bo były korki poranne, oczywiście, jakby było inaczej. Natomiast potem po prostu odespałam, zrobiłam jeszcze parę rzeczy, no i poszłam do Biedronki, bo najważniejszy kot nie miał jedzenia. A kot bardzo się o jedzenie dopomina, więc no właśnie, trzeba było zakupić. Także, no, tak to wygląda. No to moi kochani, taki stacjonarny filmik, powiedziałabym, z zakupami. Tutaj to są naprawdę rzeczy, które zawsze kupuję w Biedronce, tak jak na przykład, prawda? To jest po prostu Domestos, tylko połowę tańszy. Taki stacjonarny filmik, także do zobaczenia jutro. I co? Buziaki dla Was, trzymajcie się tam mocno. Zobaczcie, czy u Was w Biedronkach też jest Gryffindor i Harry Potter. Do zobaczenia. Pa, pa.